Dzień dobry wszystkim, w tym szczególnym dniu, czyli Wigilii, no, jednego z najważniejszych świąt z naszego kraju, czyli odzyskania niepodległości. Dziękuję wszystkim za udział w tej uroczystości. Jest to kolejna rocznica, wieczornica, organizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Pogórza. Pragnę podziękować gospodarzom muzeum Zofii Kosak za pomoc i wsparcie pani Dianie oraz panu Maksymilianowi i panu Tomaszowi. Dziś jest przechodni dzień obchodów 106. rocznicy odzyskania niepodległości. W szczególnym tym dniu upamiętniamy 80. rocznicę powstania warszawskiego, w którym uczestniczyli mieszkańcy naszego rejonu Śląska Cieszyńskiego, a w szczególności naszą pisarkę Zofię Kosak oraz jej rodzinę. 10 listopada Stowarzyszenie Przyjaciół Pogórza zaprosiło na wieczornicę niepodległościową. Przy Muzeum Zofii Kosak miało miejsce odsłonięcie rzeźby upamiętniającej działalność Zofii Kosak. Następnie odbyła się prelekcja o powstaniu warszawskim, którą wygłosił Maksymilian Stańczak. Jana Pieczonka-Giec, kierownik Muzeum Zofii Kosak-Szatkowskiej. Znajdujemy się w dworze Kosaków, jest to część Muzeum Zofii Kosak-Szatkowskiej. Pani Zofia mieszkała w Górkach Wielkich dwukrotnie w swoim życiu w okresie międzywojennym i później po powrocie z emigracji. A dzisiaj na terenie dworu Kosaków będzie odsłonięcie rzeźby upamiętniającej działalność Zofii Kosak w czasie okupacji w konspiracji i będziemy też uczestniczyć w wieczornicy niepodległościowej. Będzie można posłuchać wykładu o udziale Zofii Kosak i jej dzieci w powstaniu warszawskim, a także o udziale innych osób z terenu Śląska Cieszyńskiego właśnie w powstaniu warszawskim. Tak, ponieważ głównym organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Przyjaciół Pogórza, więc spacer odbywa się od strony Pogórza. Tutaj przyjdą uczestnicy do dworu Kosaków, żeby uczestniczyć w dalszej części uroczystości. Niesamowite to takie dla mnie wyróżnienie i że mogłem stworzyć taką pracę i oddać w pewien sposób hołd tutaj pani Zofii Kosak. No niezwykłej postaci, na kilku płaszczyznach, no przede wszystkim inaczej. W tej rzeźbie chciałem właśnie takie te trzy aspekty, z którymi się od razu Zofia Kosak skojarzyła. Chodzi przede wszystkim o motyw pisarski, czyli widzimy tą księgę, widzimy motyw pióra pisarskiego. O walkę o wolność, to jest taki ten drugi motyw, walka o wolność, udział w powstaniu warszawskim i bezpośrednio walkę z okupantem. Tak mocno wyrysowany, zarysowany symbol Polski walczącej. Zresztą o tym konkretnie incydencie i szerokiej historii opowie pan Maksymilian za niedługo na górze. I też trzecim aspektem, na którym się bardzo skupiłem, jest ten motyw bardzo ludzki, zawarty w tym cytacie. Ja sobie go pozwolę teraz przeczytać na głos. Brzmi on tak: nigdy i nigdzie nie spotkałbyś tylu przejawów dobroci, ofiarności, poświęcenia dla drugich, co w życiu podziemia. A skupiłem się na tym trzecim, ostatnim właśnie aspekcie, dlatego że moja mama, jak rozmawialiśmy właśnie podczas takich pierwszych rozmów, że ta rzeźba powstanie, opowiadała mi historię, jak, bo to 68 rok, czyli nie są to zamierzchłe czasy, moja mama dobrze pamięta, bo chodzi o tej samej parafii Wszystkich Świętych. I pamięta dobrze właśnie, jak ze swoim małżonkiem mieli konkretną przypisaną ławkę i zawsze z taką wielką pobożnością, jak się modliła, jak uczestniczyła w Eucharystii. Także te trzy aspekty myślę, że w jakiś, powiedzmy, sposób udało się tutaj zawrzeć w tej rzeźbie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.